Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie razem z Kendall. Jesteśmy w kasie, w takiej zimowej atmosferze już trochę i mam dla was chyba fajną wiadomość, ponieważ od bardzo dawna nie było u mnie żadnego rozdania i dzisiaj właśnie będzie z okazji nadchodzącego dodatku Śnieżna Eskapada. Postanowiłam, że go dla was zorganizuję. Sama dla was zakupiłam kod do tego dodatku i bardzo będzie mi miło, jeżeli weźmiecie udział w tym konkursie. Zasady są bardzo proste, jest to szybkie rozdanie. I zachęcam was, żebyście szybko brali w tym udział, ponieważ kończy się ono już 13 listopada. Zasady są mega proste. Po pierwsze, chciałabym, żeby to był konkurs dla moich subskrybentów. Dlatego jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to wystarczy kliknąć pod filmem przycisk subskrybuj. Bardzo chciałabym też troszeczkę bardziej rozwinąć się na Instagramie, dlatego drugim warunkiem będzie obserwacja mojego simsowego Instagrama, nazwa Simsowe Serie. Także to są już dwie zasady i trzecia zasada to napisać pod tym dzisiejszym filmem komentarz o dowolnej treści, ale ważne, aby w tym komentarzu znalazła się również nazwa waszego Instagrama, z którego obserwujecie moje konto Simsowe Serie. Wszystko to będzie dokładnie jeszcze opisane w opisie i myślę, że przypnę jeszcze jakiś komentarz, żeby łatwo to było znaleźć. Ale myślę, że zasady są bardzo proste, zachęcam was do udziału i proszę pamiętajcie, żeby spełnić wszystkie warunki, bo doświadczona już organizowaniem różnych rozdań wiem, że niektórzy pomijają niektóre punkty, ale nie ma ich wiele, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak jak mówię, rozdanie jest bardzo krótkie, trwa ono dosłownie kilka dni, ponieważ wyniki będą już 13, czyli w dzień premiery dodatku. No i może jeszcze kilka słów o Kendall. Jest to simka, którą bardzo lubię, z którą testowałam już dwa dodatki, czyli Uniwersytet i Życie Eko. Zastanawiałam się, kto przetestuje tą śnieżną eskapadę, no i miałam trochę inne plany, ale stwierdziłam, że jednak z sentymentu wrócę do tej Kendall, ponieważ z nią super testowało mi się te poprzednie dodatki. Teraz jeszcze, żeby ten film nie był taki ultra krótki, wejdziemy sobie do domu Kendall, zobaczymy co tam u niej, przygotujemy się na ten wyjazd zimowy. Także jeżeli was to interesuje, to oczywiście zapraszam was do oglądania dalej. No i tak, Kendall sobie tutaj ładnie stoi, za oknem deszcz, ale my czekamy na dni śnieżne. I jak wiecie, ja tej serii Eko Życie z Kendall nie dokończyłam tak naprawdę. Jakoś to utknęło w martwym punkcie, ale powiem wam, że przyjemnie mi się tutaj grało. I zanim wyjedziemy, to może tutaj Kendall by coś jeszcze porobiła. Czy te robaczki można by zebrać? Jeszcze nie. Tutaj mamy brudne te panele. Przydałoby się je oczyścić, tylko że pada. Nie wiem, czy Kendall nie będzie na mnie zła, że ją zmuszam do tego, ale pokażę wam może tak na szybciutko dla osób, które to interesuje. Jeśli tylko jesteście tutaj dla rozdania, to oczywiście rozumiem. Jeśli nie oglądaliście Życia Eko, to pewnie też was to średnio interesuje, ale tak wam tutaj na szybko pokażę, że kilka rzeczy tutaj Kendall rozwinęła, razem ze mną oczywiście, ma tutaj trochę więcej rzeczy w sypialni, jak wiecie ja starałam się w tym dodatku, żeby te rzeczy były wytworzone przez nią ręcznie, czyli na przykład stoliczki, łóżko, chyba szafa też jest zrobiona przez nią właśnie. Tu u góry jest chyba już to mięcho do zebrania, więc możemy sprzedać też wszystko. No i patrzcie, tutaj Kendall pucuje gąbką te panele i ma ona taki kubraczek, ma takie nauszniki, nałożyłam to tak wiecie chwilowo, bo i tak pewnie kiedy będę testować z nią dodatek, to będzie ona ubrana w rzeczy z dodatku, tylko tak wiecie chwilowo, ponieważ ja jeszcze do dodatku dostępu nie mam. No i zobaczcie, przyszła do nas nasza koleżanka, czy moglibyśmy ją jakoś tutaj zaprosić do środka i ona mówi, że ma dla nas jakiś prezent, więc miło. Ja sobie tak właśnie pomyślałam, że Kendall, tylko Kendall pielęgnuje teraz swoje robaczki, także kiedy będziemy wyjeżdżać, to zabierzemy na przykład właśnie koleżankę Kendall albo kolegę. Być może pojechalibyśmy we trójkę, bo patrzcie, Knox bardziej się przyjaźni z Knoxem, ale z Angelą jest tam trochę romantycznych. Co się stało? Boże, Kendall w kałuży. Z Angelą jest trochę romantycznych tam już wiecie, zalążków, ale no pomyślimy. Fajnie byłoby pojechać we trójkę, tylko nie wiem, czy to nie będzie wtedy za dużo do ogarniania. Dobra, co nam przyniosłaś? Stop. Tak naprawdę nie wiem, ale my moglibyśmy jej dać na przykład świecę maczaną, bo to robiła Kendall w ostatnim czasie, bo chciałam jej dokończyć aspirację, ale jednak, żeby dokończyć aspirację, musiałaby 3 razy zebrać owady z fermy, chociaż to chyba też jeszcze nie jest końcówka tej aspiracji.
No i tak, czekałam, czekałam, ale ta Angela gdzieś wyszła. O, tu jeszcze moglibyśmy to w zasadzie oczyścić, ale wiecie co? No trochę mi żal jest tej Kendall, ale chciałam wam jeszcze pokazać, że ten świat tutaj został przeze mnie już tak dosyć ładnie oczyszczony. Nie ma tych śmieci. Kendall mnie chyba zabije, bo jest tutaj mega zła. No nic, kochani, ja nie będę chyba przeciągała tego odcinka. Ekożycie już jest za nami. Dodatek był bardzo fajny. Kendall na pewno z tego domu się póki co nie wyprowadza. Pojedzie tylko na urlop do tego nowego miasta. Tak, i będziemy na pewno razem zwiedzać tą górę Komorebi. Muszę jakoś jakimś cudem zapamiętać tę nazwę. Zawsze mam, wiecie, trudności z tymi nazwami. Tak, więc po prostu w tym momencie kończę. Oczywiście zachęcam Was do brania udziału w moim rozdaniu. Tak jak mówię, dawno nie było. Stwierdziłam, że zrobię. I zachęcam Was, ponieważ czas jest krótki, zasady są proste. Tylko proszę Was, żebyście uważnie czytali zasady i je wypełnili w 100%. I cóż, życzę wszystkim powodzenia. Na pewno nie będzie to jedyne rozdanie na dłuższy czas, ponieważ stwierdziłam, że chciałabym robić dla Was, czy to przy okazji nowego dodatku, czy może nawet raz w miesiącu, jakieś szybkie rozdanie. Także jeżeli się tym razem nie uda, to i tak się nie zniechęcajcie, ale póki co zachęcam jeszcze raz do brania udziału w tym właśnie rozdaniu. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce i pa, pa!